płonących samochodach na Saskiej Kępie. A, no to słuchamy. No to na początek nasza strona warszawa.tvp.pl, bo tam informacja o tym, że dziś rano spłonęło w sumie 5 samochodów na Saskiej Kępie. Służby rano dostały informację, różnica czasu to jest 15 minut, to można podejrzewać, że doszło do podpalenia. Zresztą to by było nie pierwsze podpalenie na terenie Warszawy. Cały czas podpalacz z Muranowa nie został schwytany. Teraz informacje od tramwajów warszawskich i nie są to dobre informacje, proszę Państwa. Dlatego, że Aleją Waszyngtona od poniedziałku nie pojadą tramwaje, dlatego, że tam będzie remontowane torowisko. Przede wszystkim będzie robione odwodnienie, dlatego, że to jest ten fragment sytuacji, dlatego, że przez cały miesiąc nie będzie tramwajów na Jagiellońskiej. Tam torowisko na Jagiellońskiej zostanie zamknięte z tego powodu, że deweloper buduje przejazdy przez torowisko, pojedzie komunikacja zastępcza, tramwaje będą miały kursy skrócone do pętli Żerań, wajów być może do autobusów zastępczych. A na koniec jeszcze zaproszenie. Zaproszenie na sobotę, bo tam w multimedialnym w parku Fontan ostatni pokaz Dancing Queen i w związku z tym o godzinie 19 rozpocznie się wielka potańcówka, oczywiście w rytmach ABBY, ale nie tylko, będą przeboje lat 70. i 80. po to, by hucznie pożegnać tegoroczny sezon pokazów w multimedialnym parku Fontan. Super, potańcówka już brzmi dobrze. Dziękujemy Ci, Marzonko, i my oczywiście zachęcamy do zaglądania na nasze social media.